Cześć, witajcie. Dzisiaj tak króciutko, w kilku zdaniach. Chciałem się odnieść do komentarza, który został zamieszczony ostatnio pod jednym z moich filmów. Dokładnie był to film Koszt dachu, blachodachówka, dach dwuspadowy, taki jest tytuł tego filmu. I kolega Kamil zamieścił pod tym filmem taki komentarz. Chcieli zrobić dach za darmo i zrobili. Za takie pieniądze nie opłaca się nawet wchodzić na pierwszy szczebel drabiny, a co dopiero na dach. No i właśnie chciałem się w kilku zdaniach odnieść do tego, no bo jest to komentarz, który troszeczkę uderza, myślę, że i we mnie, i w fachowców, którzy ten dach u mnie wykonywali. A są to świetni fachowcy i w tym momencie w kilku zdaniach właśnie chciałem moją opinię na ten temat Wam przekazać. Jeśli chodzi o te koszty, przypomnę te koszty. Cieśla to było 2700 zł. Dekarze 5000 zł. Czy to jest za darmo? Jeśli porównamy te ceny do cen, które w tym momencie panują w większości regionów Polski, rzeczywiście są to bardzo niskie ceny. Jeśli chodzi o region, w którym mieszkam, rzeczywiście to też nie są bardzo wygórowane ceny, ale ceny w moim regionie są jednymi z najniższych w ogóle w kraju. Podkarpacie rzeczywiście, jeśli chodzi i o zarobki, i o te ceny usług, jest faktycznie regionem, gdzie no, najmniej się zarabia, ale i te ceny są na takim przyzwoitym poziomie. Jeśli chodzi o te ceny, ja tych cen nie negocjowałem. Takie ceny ci fachowcy sobie zażyczyli za swoją pracę. Jeśli chodzi o to, jak ta praca została wykonana, jest to świetnie wykonana praca. Są to świetni fachowcy, którzy od wielu lat już, można powiedzieć, na tym rynku w moim regionie pracują. Faktycznie mają bardzo dobrą opinię. I jeśli chodzi o ceny, i jeśli chodzi o jakość wykonania tych prac. I bardzo fajnie, że są tacy fachowcy, którzy nie podążają za tym trendem zdzierania skóry wręcz z inwestorów, bo te ceny usług, które w tym momencie w wielu regionach, także i w moim regionie się pojawiają, to są ceny naprawdę kosmiczne. I bardzo się cieszę, że są właśnie tacy ludzie, którzy od lat wykonują swoją pracę, ciężko pracują, są świetnymi fachowcami i nie zdzierają skóry z inwestorów. Oni zawsze będą mieć pracę, zawsze będą mieć poważanie w środowisku i mam nadzieję, że takich ludzi będzie jak najwięcej. Oni od wielu, wielu lat już pracują, od wielu, wielu lat robią dachy i będą te dachy dalej robić. A że biorą przyzwoite ceny, bo znają realia, jakie panują w regionie, no to bardzo dobrze z ich strony, że oni faktycznie dopasowują się do tego, co dzieje się w naszym regionie i nie zdzierają skóry z inwestorów. Biorą uczciwe pieniądze za ciężką pracę. Rzeczywiście wielu innych fachowców wzięłoby za te usługi dużo, dużo więcej, ale ja bardzo się cieszę, że tacy ludzie jak oni jeszcze są. No widać po tym komentarzu, że wielu innych, nie wiem, czy ten pan jest jakimś inwestorem, który zapłacił duże pieniądze, czy jest fachowcem faktycznie, który inkasuje dużo, dużo więcej, ale widzę, że bardzo go zabolały te ceny, które ja przedstawiłem w filmie. Może nie do końca dowierza, że faktycznie tyle zapłaciłem, ale tak, ja tyle zapłaciłem. Tak, jest prosty, dwuspadowy. I to są ceny, które za ten dach zapłaciłem. Także dziękuję bardzo moim fachowcom. Cieszę się, że są tacy ludzie. No a że inni niestety windują ceny, no to ja niestety nic na to nie poradzę. Dobra, tyle z mojej strony. Miało być krótko, więc krótko. Polecam moją grupę Motobudowlaniec, którą niedawno założyłem na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie w opisie. Zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału Motobudowlaniec. Tyle na dzisiaj. Na razie. Hej.